odzyskać, nie ma wyboru. Musisz zostać smoczym Indrą. Myślałem, że już nim jest. To ktoże Smith? To ktoże Smith? 3 kropeczki. Podejdź, pójdź z nami. Nose, it's mafia. Akt 4. Ponoć 6 aktów. Jest. Witaj, Rio Hayabusa. Wybaczcie, że i na ciebie napadłem. Jesteśmy z CIA. Nazywam się Foster. Fajnie. Prowadzisz tam do wyimaginowanych przyjaciół, co? 3 kropeczki. Od razu przechodząc do sprawy. Lecz chwilę. Chcę wiedzieć, dlaczego zabiłeś Smitha. No, zabiłeś Smitha? Skąd ty to wiesz? Nie zabiliśmy. No. Ale wpełnimy cię tym, co wiemy. Tak, wpełnimy cię. Powiemy ci to, co wiemy, a nie. Wpełnimy cię. Bong. W górnej części Amazonii pewne ruiny zostały odkryte. Wygląda na to, że świątynia została zbudowana więcej niż 2000 lat temu. Odkrywcą był dr Smith, który studiował te ruiny przez jakiś czas. Ale jednego dnia zamknął ruiny. Nagle. I po tym nikt się nie zbliżył. Niedobrze. A jednak ktoś się musiał zbliżyć, bo jest ta statuetka. Później jednak człowiek przyszedł i przejął ruiny. Jego imię to Guardia de Mew. Nazywa się Jacuyo. Dlaczego? Co do naszych nagrań? Akt. Wygląda na to, że świątynia nie jest tam, gdzie są wyznawani bogowie, ale została zbudowana, aby uwięzić ciało demona. To też złe duchy, które są w twojej statuetce. No, dlatego są tu duchy. Złe. Smith prawdopodobnie to wiedział. Został prawdopodobnie zabity przez kogoś pracującego dla Jacuyo. Trzy kropeczki. Kiedy zalośni czarny księżyc, światło i ciemność się rozbiją, król ciemności zawije. To były ostatnie słowa wyryte na tabliczce. Jeżeli ktoś przyniesie demona do życia, zyska niesamowitą moc. Wystarczająco, by kontrolować cały świat. Więc wiesz to. Kobieta, która zastrzelała się w barze, była jedną z naszych agentek. Są za tobą. Użyj tego i idź do ich kwater. Odzyskaj statuetkę. Oczywiście zostaniesz wynagrodzony za robotę. Ale jeżeli odmówię? Znasz na to odpowiedź. Tak, pif paf. Bo ninja nie mają pistoletów, tylko miecze. Za to ich kocham. Lubię. Żeby nie wypadną jakiegoś geja czy coś. No. Lecimy samolotem. Czeronimo! Stage 4-1. Wreszcie wydostanie się z tego padołu USK, jakim był Stage 3-2 i z tego się cieszę. To też będę kontynuował. O. No. Ta. I po game over kontynuujemy w 3-2, tak. Nie, w 3-1. Żeby było trudniej. Odejdź! Ptaki, gepardy czy inne antylopy. No dostałem coś według mnie lepszego, chociaż gdybym to miał w tamtej walce, ten obrotowy miecz wiatru, to bym pewnie wyszedł z tej walki za pierwszym razem bez szwanku. Koniec gry.
Kurde, ale teraz czuję się taki dziwnie odprężony po tej scence. Wybaczcie. Okej, to musi być zrobione szybko. To też. I to. Może nie. Może tutaj poczekamy. A tutaj po prostu przebiegniemy. Przestańcie się respić! Ojeju. Nie chcę mi się nawet liczyć, ile nasz ninja ma pasków. Paska energii, pasków energii. Musiałem to zrobić, wybaczcie mi! Game over. A to może być tak załatwione. Trochę mi lepszy emulator, ale to nic. Gień! Czekaj! Uff, tutaj dedłem pierwszy raz i to było jak na razie tam zeszedłem. I to było najdalej gdzie zaszedłem. Mamo, nich jest za dużo! O! O, dzięki. Okej. Wcielamy tu i... Wielka budowla okazuje się przed nami. Musi wiać. A, żadnego tekstu do przetłumaczenia, okej. Akt 5, akt 5, no. Z tej 4-2 też może być. Mamy jakieś, no, od groma nowych przeciwników. Poza tym nie mamy naszego obrotowego ninjutsu. To było zbyt szybko. Szczęście stage 4-2. Z tego co wiem, to chyba stage'ów jest ogólnie kreska 3. Mam nadzieję, znaczy mam tylko nadzieję, bo dotychczas tyle przecież udało nam się odkryć. Mam nadzieję, więc już stage'ów jest 4. Stage'ów jest znowu ten sam nietoperz. W tym samym miejscu. Okej. Okay. Przynajmniej... przynajmniej restuje się bliżej niż przy okazji deadów 3-2. Muszę zrobić jakąś szybką akcję.